Ulala, ulala, dziś będzie zdradzona ogrodowa tajemnica. Ulala! 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 Zaczarowany, magiczny, bajkowy, obłędny. To są epitety, które płyną do nas od Was właśnie w sprawie naszego ogrodu, za które bardzo zresztą dziękuję. Jest mi niezwykle miło wysłuchiwać takich komplementów dotyczących naszej pracy, bo od razu na początku zaznaczam, że to nie jest kwestia tylko mojej osoby, jeśli chodzi o tą przestrzeń, ale również mojego męża, który tutaj bardzo dużo rzeczy zrobił samodzielnie. Dużo rzeczy Wam pokazywałam na Instagramie, właśnie to ognisko, które własnoręcznie zrobił, główny chodnik wijący się do domu, to też jest praca mojego męża. Jest nas tu dwójka w tej pięknej zielonej przestrzeni. We dwoje właśnie ją sobie planujemy. Też często pytaliście właśnie, ile osób tutaj pracuje. No nie ma tutaj osób, nie wiadomo ile. Mieszkamy tutaj we trójkę. I to, co widzicie i czym się tak zachwycacie ku mojej radości, to jest po prostu nasza wspólna praca. I teraz słuchajcie, bo w tytule odcinka były triki, sprawdzone triki na piękny ogród. Ja czytając te Wasze pytania, bo one się powielają, ciągle padają te same pytania. Asiu, co zrobić, żeby mieć taki bajkowy ogród? Jak Ty to zaplanowałaś? Jak Ty to wymyśliłaś? Pomyślałam sobie, że ja Wam po prostu powiem. Zdradzę Wam tą moją tajemnicę ogrodową. Podzielę się z Wami moim pomysłem na tą przestrzeń. A jest on na tyle łatwy do zrealizowania, nie szybki, powiem Wam, bo ogród wymaga rzeczywiście trochę czasu, ale łatwy do zrealizowania, bo jeżeli tylko... A właściwie, słuchajcie, od początku to zrobimy. Po pierwsze, pierwszy trik na piękny, zachwycający ogród to jest wykorzystaj. Co wykorzystaj? To, co zastałeś. Bardzo często, słuchajcie, ja słyszę takie historie, że ktoś kupuje stary dom już z istniejącym ogrodem, który jest zdziczały, umówmy się, bo bardzo często sprzedawane są domostwa, gdzie o ogrody się już nie dba od kilku lat. Te ogrody są po prostu takie zdziczkami, jak ja to mówię, czyli właśnie z taką roślinnością, która już gdzieś sobie rośnie i hula ku swawoli. I często słyszę, że pierwsze, co ludzie robią, to wycinają wszystko w ogóle w pień, jakby przygotowując ogród do tego czegoś nowego. My, jak się tutaj wprowadziliśmy, bo nasz dom nie jest nowym domem, też zastaliśmy taki stan rzeczy. Zastaliśmy kilka bardzo dużych drzew, zastaliśmy część lasu, bo my na tej części mamy prawdziwy las na naszej ziemi, ale w tej części ogrodowej zastaliśmy kilka właśnie dużych drzew, kilka takich samosiejek, które można było przypuszczać, że gdzieś tam sobie pójdą do góry. I pierwsza nasza myśl, pierwszy pomysł to była taka, no rzeczywiście trzeba ten teren oczyścić, ale druga, no zaraz, ale przecież ta sosna jest piękna. Mowa tutaj o sośnie, którą w tej chwili być może, a właściwie nie być może, którą w tej chwili oglądacie. To jest moja ukochana sosna, na którą ja patrzę codziennie, pijąc kawkę przez okno kuchenne, którą podziwiam i która mnie napawa takim spokojem wewnętrznym. Uwielbiam na to drzewo patrzeć. Jest monumentalna, ogromna i właśnie pod nią, owo słowo wykorzystaj, wykorzystałam tą dużą roślinę, żeby pod nią zbudować taką fajną, małą rabatę na zasadzie kontrastowania kolorystycznego, bo tam widzicie i złoty kolor, i jakieś bordo się pojawia, na pniu wije się winorośl japońska, która jesienią się przepięknie wybarwia na czerwono, wiją się klematisy, które kwitną wczesną wiosną. No słowem jest to, słuchajcie, spektakl, który trwa cały rok. I właśnie do tego Was namawiam. Jeżeli zdarzy Wam się, że kupicie dom, gdzie już są jakieś rośliny, gdzie są dorosłe drzewa albo takie rosnące, tak jak na przykład to towarzystwo, które mam za sobą, te owe samosiejki, o których Wam mówiłam, no to właśnie są te teraz duże sosny. My je tylko odpowiednio prowadzimy, żeby nie dać im rosnąć w górę, gdzieś tam je zawsze trzymamy na odpowiedniej wysokości, ale daliśmy im urosnąć w siłę, gdzieś właśnie wokół nich zasadziliśmy różne inne roślinki i cały ten kącik teraz taki relaksacyjny, odpoczynkowy, no zachwyca wszystkich, którzy tutaj nas odwiedzają. Czyli mamy pierwszy trik za sobą, wykorzystaj. A jaki jest drugi trik? Zaplanuj.
dobrze zaplanuj tę przestrzeń i dokonaj jednego wyboru, gdzie wybierzesz rzecz drogą, ale robiącą wrażenie. I już Wam tłumaczę, o co chodzi. Zazwyczaj tak jest, że jak decydujemy się na tworzenie własnego ogrodu, nie mamy funduszy od razu na wszystko. Umówmy się, no rzadko się zdarza, że ktoś ma od razu tyle pieniędzy, że po prostu cyk na raz robi sobie cały ogród i w ciągu miesiąca ma wszystkie rośliny obsadzone i wszystkie rabaty zrobione. Dlatego mówiłam Wam o czasie na początku, że trzeba się troszeczkę uzbroić w cierpliwość i dać tym roślinom czas właśnie na to, żeby one urosły w siłę, rozrosły się, zachwycały nas z latami coraz bardziej. Ja na przykład lubię patrzeć na różaneczniki, które tutaj sadzimy. Te rododendrony, słuchajcie, z roku na rok widać, jak one po prostu rosną, jak się fajnie rozrastają. Jak chodzę sobie właśnie wiosną i je podziwiam, to widzę, który kawaler właśnie sobie buchnął, nie wiem, o 20 cm, o 30 do góry. To planowanie, o którym Wam mówię, to są nic innego jak strefy ogrodowe. Wydaje mi się, że kiedyś już o tym rozmawialiśmy na kanale. Jeżeli tak, to pod spodem Wam oczywiście podlinkuję ten odcinek. Te strefy ogrodowe, mam tu na myśli takie przestrzenie w ogrodzie, jakby takie podziały, które przestrzeń nam tak zorganizują, że każda część ogrodu będzie miała jakąś funkcję. U nas jest to na przykład warzywnik, czyli ta część, gdzie uprawiamy warzywa, zioła, mamy tam również owoce, mamy drzewa owocowe, mamy krzewy owocowe, takie na przykład jak porzeczki. Druga część to będzie część, gdzie jest dom i tak zwany ogród ozdobny, ja na to mówię, czyli takie rabaty, które po prostu zachwycają o różnych porach roku i sobie fajnie kwitną. Trzecia część ogrodu to jest ta właśnie, gdzie tutaj jesteśmy. Część, gdzie my biesiadujemy, odpoczywamy, właśnie wylegujemy się na leżaczkach, czy śpimy na hamaczkach, czyli taki zupełny relaks. Tutaj też swoje królestwo ma Leon, tutaj się znajduje jego domek na drzewie. I ta czwarta część ogrodowa, którą w tej chwili oglądacie, to są całkiem niedawno przeze mnie właśnie zorganizowane rabaty, całkiem niedawno wysadzałam tam byliny właśnie. Tam my bardzo często sobie jakieś takie a la pikniki organizujemy właśnie, że albo gramy na przykład w babingtona, czy w jakieś inne gry takie sportowe, rodzinne na świeżym powietrzu. Czyli mamy już te przestrzenie zrobione, już ustaliliście, zaplanowaliście dobrze, gdzie, w której części ogrodu chcecie i którą z tych części robicie najpierw. Bo wiadomo, też fundusze mogą nie pozwolić na to, żeby wszystko naraz zrobić. I jeśli mogę coś podpowiedzieć i ten właśnie drugi trik Wam zdradzić, który sprawia, że jest takie mocne wrażenie ogrodowe, żeby zadbać o to, by architektura ogrodowa, która się pojawia w tej części, tak jak nasz biały domek, czyli leśne moje białe biuro, tudzież właśnie ta ławeczka, gdzie ja sobie czytam, albo właśnie pergola i ławeczka pod nią, czyli żeby jeden moment w tym ogrodzie był taki wow! Po prostu, żeby ta architektura rzeczywiście była przepięknie estetycznie wykonana, żeby była w fajnym kolorze, jakimś takim zwracającym uwagę. My akurat postawiliśmy na biel, ale to nie musi być biel. Bardzo ładnie w ogrodach wyglądają wszelkie odcienie zieleni, nie wiem, zieleń szałwiowa na przykład, tak? Albo miętowa. Mięta połączona na przykład z szarością, czy z takim grafitowym kolorem też naprawdę przyciąga wzrok i może ten Wasz ogród bardzo ładnie zdobić. I pięknie zdobić może jeszcze trzeci trik Wasz ogród, a mam tu na myśli takie słowo jak tajemnica, a dokładnie mówiąc tajemnicze zakątki. Wy dlatego się tak zachwycacie naszym ogrodem i sami mi zresztą o tym piszecie, że jest to dla Was w ogóle niesamowite, że w tym ogrodzie jest tyle różnych zakątków, że patrzy się na przestrzeń, wydaje się, że jest wszystko jasne i nagle wystarczy za róg zajść, a tam się coś dzieje właśnie. Albo jest jakiś taki zakątek, tak jak ten, albo jest jakaś właśnie fajna taka przestrzeń zrobiona, gdzie na przykład funki rosną. Czyli ten ogród nie jest taki oczywisty na pierwszy rzut oka. Nie ma wszystkiego od pionu i poziomu, że wszystko widać, jak się spojrzy tak przed siebie, tylko właśnie ta podróż przez ten ogród to jest tak naprawdę trochę taka wyprawa w nieznane tereny, że właśnie w trakcie spaceru dowiadujesz się, że w ogrodzie nagle jest i taki zakątek, i taki zaułek, tu jest ławeczka, tu właśnie jakiś zielnik. No coś takiego fajnego, że dla gościa na przykład, który odwiedza Wasz ogród, będzie to duża niespodzianka, ale i dla Was gwarantuję Wam, że o każdej porze roku, jak będziecie sobie spacerowali po Waszych ogrodach, to właśnie te zaułki, te tajemnicze zakątki
szczerze mówiąc, chyba dają właśnie najwięcej radości, bo nagle wchodzi się i widzi się, że na przykład jakaś roślina właśnie zakwitła, albo nagle się tak rozrosła, że się tego w ogóle nie spodziewaliśmy. Czyli ta tajemniczość to jest właśnie ten trzeci trik, moim zdaniem, który ma duży wpływ na to, że ogród jest odbierany no, jako piękny ogród. I został nam, słuchajcie, jeszcze trik czwarty. Słowo różnorodność. Mówiłam o tym w wielu filmach dotyczących naszego ogrodu i chyba o bratkach, i o liliach, i o bylinach, że ja uwielbiam ogrody, które żyją cały rok i zmieniają się cały rok. Takie bioróżnorodne właśnie ogrody, gdzie nie ma tylko samych tuj albo wyżwirowanej po prostu półprzestrzeni gleby, którą dysponujecie, tylko że właśnie ten ogród o każdej porze roku zachwyca, ma różną kolorystykę zastosowaną, kontrastującą na przykład ze sobą. Ja bardzo lubię rośliny kontrastować i w ogóle układać je warstwami. Ja na ogród zawsze patrzę jak na obraz nienamalowany. I jeśli tak do tego podejdziecie, do tych swoich przestrzeni ogrodowych, usiądziecie sobie właśnie na fotelu, spojrzycie na tą przestrzeń, popatrzycie na nią trójwymiarowo i zastanowicie się sami, co ja bym tu chciała, co ja sobie wymarzyłem w tej przestrzeni, co mi się marzy w ogóle, jakie rośliny. Pouczycie się troszeczkę, bo komponowanie ogrodu to też jest wiedza. Trzeba wiedzieć, jakie rośliny, na jakie tereny, jakie wysokości one mają. Ale wbrew pozorom to jest bardzo przyjemna nauka i szybka. Myślę, że takie ogrodniczki już trzyletnie naprawdę sobie super świetnie radzą i dużo wiedzą. Jeśli tak właśnie do tego ogrodu podejdziecie i zaprosicie różne roślinki, różne gatunki i zimozielone, i byliny, i cebule, i iglaczki i stworzycie ten ogród na zasadzie różnorodności i zachwytu związanego ze zmieniającymi się czterema porami roku, to gwarantuję Wam, że nie będziecie jedynymi osobami, które będą się tą przestrzenią zachwycały, ale tak jak u nas, że każdy gość, który trafi później do Waszego ogrodu, po prostu będzie chodził z zachwytem w oczach, bo to widać, kiedy ludzie no po prostu są oczarowani tą ferią barw, która tutaj się dzieje. Cztery triki, słuchajcie, cztery słowa, powtórzę je jeszcze raz. Wykorzystaj, zaplanuj, wprowadź tajemnicę i wprowadź różnorodność. To są takie cztery triki, które gwarantuję Wam, że sprawią, że Wasze ogrody będą po prostu piękne. Jeżeli te cztery rzeczy zapamiętacie i gdzieś będziecie według nich budowali tą przestrzeń, to myślę, że macie ogromne szanse na to, że już po 3-4 latach Wasze ogrody będą tak piękne jak nasz. To są oczywiście moje sposoby na piękny ogród. Ci z Was, którzy mają swoje ogrody już wieloletnie, bardzo proszę napiszcie mi, jakie Wy mieliście pomysły, jakie Wasze są takie triki sprawdzone na to, żeby ogród był magiczny, bajkowy, wyjątkowy i piękny. Myślę, że wszyscy nasi widzowie bardzo chętnie o tym poczytają. Ja Was nie zostawiam dzisiaj tylko z do widzenia, tylko oczywiście jeszcze na taką malutką wycieczkę Was zaproszę po tych naszych zakątkach różnych tutaj ogrodowych. Mam nadzieję, że to będzie dla Was bardzo miła wycieczka. Będę się już żegnała, nie na długo, my się jak zwykle widzimy dosłownie za kilka dni. Jeśli nie subskrybujecie jeszcze naszego kanału, tam na dole, gdzieś tutaj, nigdy nie pamiętam gdzie to jest, jest okienko subskrypcja, jest dzwoneczek, też trzeba w niego piknąć. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, no to oczywiście łapki w górę poprosimy. Ja wysyłam Wam dziś buziaczki, mam nadzieję, że te moje zdradzone tajemnice nowym ogrodziarzom do czegoś się przydadzą. Do zobaczenia. Wow.